Zwracam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan. Ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Słowo Boże. By chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi, z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć: Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, lecz ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Teraz pozwólmy Duchowi Świętemu i poprośmy Go, aby w nas działał. Pozwól teraz i poproś, aby daj Mu takie pozwolenie, by mógł w Tobie działać. Duchu Święty, oddaję Ci wszystkich tu obecnych i siebie. Uczyń mnie narzędziem Twojej łaski i mocy. Niech to Słowo będzie żywe i skuteczne i wyda właściwy owoc we właściwym czasie. A Ty, Mario, ochraniaj to Słowo w nas. Niech ono będzie bezpieczne, niech nie zmarnujemy żadnego ziarna tego Słowa. Kochani, rozpoczynamy szczególny czas. Czas świętych rekolekcji. Po co są rekolekcje, to wiemy doskonale. Mamy różne definicje rekolekcji, ponieważ wielu księży definiowało te rekolekcje. Prawda, kochani, jest jedna. Jak, o co tu chodzi? By stanąć w prawdzie przed sobą i uświadomić sobie, czy jestem gotowy. Czy moje życie jest gotowe na spotkanie z Panem? Nie wiem, czy pamiętacie za dawnych czasów, do dzisiaj istnieje taki zakon redemptorystów. Jeszcze przed wojną i po wojnie, przed Soborem Watykańskim II, nazywano ich piekielnikami. Dlatego, że oni jeździli, głosili rekolekcje i robili różne takie rzeczy, że straszyli piekłem. Tam jakieś trumny były, jakieś w tej trumnie było lusterko, człowiek się przeglądał, jakby to w tej trumnie wyglądało. Po prostu to był szok, to był horror. O co tu chodziło? Ktoś może powie, no teraz to by na pewno
czy coś takiego no, nie miało miejsca. A wtedy było bardzo skuteczne, żebyśmy sobie uświadomili, że nie żyjemy dla tego świata i dla siebie, tylko dla Pana. I czy w ogóle mamy wiarę, a jeżeli tak, to na jakim poziomie ta wiara jest? Masz kartę kredytową, możesz mieć złotą kartę kredytową, nie? No to jak już jest złota karta kredytowa, no to budzi respekt. No dobrze, ale pytanie, czy na tej karcie są środki? Tego nie widać oczami. No właśnie, więc trzeba co zrobić? Trzeba włożyć ją w odpowiedni jakiś terminal i sprawdzić, co tam na tej karcie jest. I tak samo wiary Twojej ani mojej nie widać oczami. Tego nie zobaczysz. Ale Jezus Ci powie, czy ją w ogóle masz. A jeżeli masz, to na jakim ona jest poziomie? Pamiętamy, jak Piotr chodził po wodzie. I w pewnym momencie on sobie uświadomił, bo wiemy, tam była burza, Jezus idzie do nich po wodzie, ten mówi, Panie, jeżeli to Ty jesteś, pozwól mi przyjść do siebie po wodzie. No to chodź. No i co, szedł. Do jakiego momentu? Do momentu, kiedy pomyślał sobie, co on robi. I w momencie, kiedy przestał patrzeć na Jezusa i popatrzył na sytuację, wtedy zaczął tonąć. Czyli nie miał wystarczającego poziomu wiary. Dzisiaj będzie finał w tenisa. Może niektórzy z Was śledzą. Pytanie, czy Iga jest gotowa do podjęcia walki z Marią Sakkari o tytuł Indian Wells. Czy jesteś gotowy do czego? I tutaj uwaga, kochani. Nie do tego, żeby było fajnie, żeby wiara dała mi dobre samopoczucie, tylko do konfrontacji, która nadejdzie. Niektórzy może byli w Krakowie na Błoniach, kiedy jako jeden, jedyny raz był w Polsce Benedykt XVI jako papież. I on powiedział tak, tam do młodzieży na Błoniach wiara żywa musi wzrastać. Wiara dojrzała musi być poddana próbie. Musi. Andrzej Gołota, kiedy walczył z Mike'iem Tysonem, przygotowywał się do tej walki. Czy był gotowy, czy nie, no to wiemy. Czy Ty jesteś gotowy do próby wiary, która nadchodzi, która czeka? Więc na to pytanie odpowiemy sobie, a tak naprawdę to nie ja odpowiem, tylko Jezus Wam odpowie. Druga rzecz, to nie ja prowadzę te rekolekcje, tylko Ty. Ja Ci mówię tylko, co masz zrobić, a Ty albo to zrobisz, albo nie, albo w to wejdziesz, albo nie. To już zależy od Ciebie. Będą pewne zadania i są pewne rzeczy, których nikt za Ciebie nie zrobi. Kolejna rzecz, te rekolekcje są nieco inne, nie to, że lepsze, ale to one stanowią pewien system zamknięty, nie otwarty. Pamiętamy, są pytania zamknięte i są pytania otwarte. Na maturze na przykład. Te rekolekcje, o których mówię, mają pewien, tak jak powiedziałem, system zamknięty. Tak jak na przykład leczymy zęba. To co musimy najpierw zrobić? Zdiagnozować, czy tam prześwietlamy, czy jakieś tam robimy. Stwierdzamy, że ząb jest chory. Najpierw go musimy otworzyć. Potem wyczyścić z tej próchnicy. Jeżeli trzeba, przeprowadzić leczenie kanałowe. Jak już zrobimy leczenie kanałowe, to wtedy musimy ząb wypełnić i zamknąć. Jeszcze takim specjalnym, tam takim ultrafioletowym czymś poświecić, żeby się utwardził. I ząb będzie funkcjonował. Nie można pominąć żadnego z tych etapów. Bo jeżeli pominiemy jakikolwiek z tych etapów, to będzie dramat, nic z tego nie wyjdzie. I moi drodzy, te rekolekcje są zamknięte. Dlaczego to mówię? Dlatego, że musimy wysłuchać wszystkich nauk. Jeżeli chcemy, aby Jezus przeprowadził nas przez to uzdrowienie do końca i uwolnienie. Moi drodzy, i dlatego wiemy, no akurat tak się bardzo dobrze składa, że macie tutaj wspaniałego księdza proboszcza, który Wam tu zrobił
transmisję, więc można sobie słuchać, nawet jeżeli byśmy nie mogli wziąć udziału. Można to sobie nagrać, można to powielać. Nie ma żadnych problemów, ja nie mam żadnych praw autorskich czy czegokolwiek, ponieważ to, co mówi Duch Święty, nie ma żadnych praw autorskich. Możecie posłać, możecie poprosić ludzi, żeby tego słuchali. O co chodzi, moi drodzy? Więc tak, pierwsze dzisiejsze czytanie, bo zawsze czytanie jest pewnym programem, który Pan Bóg nam daje na dzisiejszy dzień. Kiedy mówi, oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nowe. Czyli Bóg wejdzie z tobą w zupełnie nową relację, jakiej jeszcze nie miałeś. Jakie to będzie przymierze? Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Bóg będzie naprawdę twoim Bogiem. Nie ktoś inny, tylko On. On ci to obiecuje. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do najmniejszego poznają mnie, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach nie będę wspominał. Kochani, nowa relacja. Czym jest wiara? I teraz pytanie bardzo ważne. Jest to rzeczywistość, która we mnie jest. I jeżeli ona działa, no to są pewne skutki. Na przykład jeżeli człowiek jest zdrowy, no to ma odpowiednie tętno w granicach odpowiednich, poziom cukru, poziom tych wszystkich różnych cholesterolów i innych rzeczy. I jest wszystko w porządku, ale czasami człowiek choruje, no to wtedy idzie do lekarza. Jeżeli kupujesz telewizor, no to go ustawiasz, no i włączasz. I oglądasz, czy tam mecz, czy serial, czy coś. I się cieszysz, bo masz ładny obraz. No dobrze, no ale jeżeli telewizor nie działa, to co? To nie udajesz, że widzisz. Jeżeli nie ma głosu, to nie udajesz, że słyszysz, tylko idziesz od razu do serwisu i naprawiasz go. Podobnie z wiarą. Wiara działa i teraz, kochani, albo działa, albo nie. Po czym to poznać? Po owocach Ducha Świętego. Czyli jeżeli są owoce Ducha Świętego, to okej, gratuluję, w porządku, ale jeżeli nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak. Jakie to są owoce Ducha Świętego? Przede wszystkim brak lęku. Niczego się nie boję. Bo co? Bo czuję obecność w sercu Jezusa. Po drugie, miłość, dobroć, cierpliwość, łagodność, opanowanie. Jeżeli to w tobie jest, jesteś cierpliwy, opanowany, łagodny, niczego się nie boisz, nie masz żadnych lęków, bo masz te relacje i czujesz obecność Jezusa i nic ci po prostu nie zakłóca tego, no to gratuluję. Ale jeżeli tego nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak. Że wiara może być fałszywa, może być złudzeniem. I dlatego te rekolekcje temu służą, byś doświadczył mocy Jezusa. Święty Paweł napisał w liście do Koryntian takie niesamowite słowa, ponieważ Pan Bóg mu pokazał coś takiego ciekawego w Atenach, że kiedy piękne przemówienie powiedział tam, wyśmiali go, wyszydzili i powiedzieli mu, wysłuchamy cię innym razem. A powiedział naprawdę mądrze i pięknie. Kochani, te rekolekcje nie będą takie, że ja się będę wymądrzał i mówił wam o nie wiadomo o czym. Tylko tak jak święty Paweł mówi, stanąłem przed wami z bojaźnią i drżeniem, aby moje nauczanie nie miało nic wspólnego z uwodzącymi słowami mądrości ludzkiej, lecz było ukazywaniem ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Bóg chce, aby twoja wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, tylko na mocy Bożej. Czyli Bóg chce okazać swoją moc. Na czym ta moc może polegać? Może cię uzdrowić fizycznie. Może zniknąć rak. Kochani, wiem, co mówię. Widziałem mnóstwo cudów.
Może zniknąć depresja, może się pojawić zupełnie nowa jakość życia. Tylko co? Są cztery przeszkody, które uniemożliwiają działanie Panu Bogu w tobie. I przez te kolejne dni będziemy sobie mówić o tych przeszkodach. I będziemy robić wszystko, aby je usunąć. I możesz usunąć je tylko ty, nikt inny. Nie zrobi tego za ciebie mama, tata, babcia, dziadek, ani ksiądz proboszcz nawet, ani Pan Jezus, ani Maryja. Nikt. Tylko możesz zrobić to ty. I dlatego te rekolekcje będą nam tłumaczyć pewne rzeczy i będziemy mieli pewne zadania do wykonania. Ja wiem, że to może się wam wydać dziwne. Dzieciom zabroniono teraz podobno zadawać zadań, no ale niestety tu jeszcze nie wszedł ten program, więc myślę, że to jakoś sobie poradzimy. Więc tak jak powiedziałem, cztery rodzaje przeszkód, które uniemożliwiają działanie łaski Bożej w tobie. I powiemy sobie dzisiaj o pierwszej przeszkodzie, jaką jest brak wybaczenia. Co to znaczy? Moi drodzy, Bóg powiedział, Jezus, kiedy uczył nas modlitwy pańskiej, powiedział, kiedy nauczył nas, to na koniec jeszcze dodał takie słowa. Jeżeli wy nie odpuścicie win waszym winowajcom, nie odpuści wam Bóg Ojciec waszych grzechów. Warunkiem odpuszczenia tobie grzechów jest to, że ty wybaczysz drugiemu człowiekowi. Kiedy nie ma wybaczenia, Bóg tobie nie wybacza i uwaga, żadna spowiedź nie jest ważna. Jeżeli na przykład poszedłeś do spowiedzi, gniewasz się na sąsiada, na siostra, na brata, podtrzymujesz ten gniew w sercu, podtrzymujesz, mówię, to co? I idziesz do spowiedzi, spowiadasz się, czy Pan Bóg ci odpuścił grzechy? Nie. Nie masz odpuszczonych grzechów i Pan Bóg nie może nic w tobie zrobić. Chociażbyś przyjął tonę komunii świętych, chociażbyś nie wiadomo co robił, ten brak wybaczenia powoduje, że do Pana Jezusa nie należysz. I dlatego taką ważną rzeczą jest wybaczenie. I będziemy sobie o tym mówić dzisiaj. Może słyszeliście o takim księdzu, który nazywa się ksiądz John Bashobora. Swego czasu jeździł po Polsce, czasami też się gdzieś pojawia. Już ma ponad 70 lat, wspaniały kapłan. I on opowiadał taką historię. W dniu swoich święceń, już po prymicjach, jak były te prymicje, już po tym, jak biskup uczynił go kapłanem, podeszła do niego, stali ludzie w kolejce, składali mu życzenia, no i na końcu podeszła do niego ciotka jego, która go wychowywała. I mówi do niego, tak, słuchaj John, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy byłeś mały i miałeś 2 lata i umarł twój ojciec, wypędziłam twoją mamę z domu i chciałam cię zabić, bo byłeś mądrzejszy niż moje dzieci, a ja nie chciałam, żebyś był mądrzejszy niż moje dzieci i dlatego chciałam cię zabić. Czy wybaczysz mi? On mówi, milczałem, a potem mówi, to jeszcze nie wszystko, John. To ja zabiłem twojego ojca. Czy mi wybaczysz? I ojciec John mówi, milczałem. I mówię, Panie Boże, czemu mi to robisz? W takim pięknym dniu jeszcze nie pokroiłem torta. Mówi, prosiłem Ducha Świętego o moc i wybaczyłem w imię Jezusa. Gdyby ktoś ci zabił ojca, otruł, bo ona otruła mu ojca, później rzeczywiście go parę razy chciała otruć, on o tym wiedział, tylko w jakiś przedziwny sposób nie umarł. I ona go poprosiła o wybaczenie i on jej wybaczył. I moi drodzy, od tego momentu jego życie totalnie, radykalnie, zupełnie się zmieniło. Doskonale wiecie, jakimi łaskami obdarzył Pan Bóg ojca Johna. I teraz ktoś może sobie pomyśleć, no to on już jest sierotą, no to życie zmarnowane. Nie do rozwoju jakieś, bo wiemy doskonale, że kiedy nie ma rodziców, kiedy nie ma kochającego mamy i taty, no to są pewne zaburzenia emocjonalne i różne inne rzeczy. Skąd?
Pan Bóg z tego wyciągnął wielkie dobro, ponieważ ojciec Baszobora był sierotą tak naprawdę i rozumiał sieroty, a w Ugandzie jest mnóstwo takich sierot, bo tam jest choroba AIDS, która dziesiątkuje ludzi. Tam są bardzo różne choroby i najróżniejsze rzeczy. Tam średnia wieku jest chyba poniżej 50 lat. I on tym dzieciom samym, samotnym pobudował sierocińce. Koło 5 czy 6 tysięcy dzieciom zapewnił rozwój, start w życie, bo też był sierotą. Gdyby tego nie doświadczył, to by nie było potrzebne. No ktoś powie, no dobrze, proszę księdza, fajnie się księdzu mówi, wybaczyć. Ale jak ja mam wybaczyć na przykład kierowcy, który po pijanemu zabił mi dziecko? Jak ja mam wybaczyć kobiecie, która zabrała mi męża i odszedł z nią? Jak ja mam wybaczyć komuś, kto mnie notorycznie niszczy, kto po prostu powoduje, że psuje mi dobre imię, jak mam to zrobić? Moi drodzy, i to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Tu nie chodzi o emocje, co czujesz do tej osoby. Tylko to jest decyzja woli i akt woli. Jeżeli przychodzi do ciebie listonosz i przynosi ci 5 tysięcy renty na przykład, albo 10 tysięcy, bo masz dobrą rentę czy emeryturę, i tobie się coś nie spodoba, to ty go wygonisz, że nie przyjmiesz tych pieniędzy? Skąd? Rozumiemy, nasze emocje. To nie ma znaczenia wartość, ma znaczenie coś zupełnie innego. I teraz, jeżeli ktoś ci zrobił krzywdę, ty wcale tego nie musisz czuć. Ty wcale tego nie musisz mówić jemu, że wybaczam ci. Tylko musisz to powiedzieć Jezusowi. Teraz jak wybaczyć? Może najpierw komu wybaczyć? Najpierw Panu Bogu, bo ktoś powie, ksiądz tu mówi herezję. Ja specjalnie tak powiedziałem, dlaczego tak powiedziałem? Bo my mamy czasami żal w sercu do Pana Boga, nieuświadomiony. I obrażeni jesteśmy na to. Dlaczego? Na przykład nie podoba mi się moja uroda. Nie podoba mi się moje zdolności. Nie pasują mi rodzice. Chciałbym mieć innych rodziców, inną historię życia. No to skoro mi to nie pasuje, to do kogo mam żal? Do Pana Boga. Bóg mnie stworzył do pewnych zadań. Słyszeliśmy ostatnio, kilka dni temu w kościele tutaj, w czytaniach, że jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je wypełnili. I Bóg nas do tego stworzył w wersji optymalnej. Jeżeli chciałabyś być modelką, a nie jesteś, no bo akurat inne parametry masz niż te, które są tam wymagane, to nie jest problem, żeby się załamać, tylko Pan Bóg dał ci inne zadanie ma wobec ciebie. Jeżeli nie jesteś lekarzem, jak tak chciałbyś być, bo zdolności ci nie pozwalają, to Pan Bóg wie doskonale, Pan Bóg nie chce, żebyś był lekarzem, tylko masz inne zdolności i inne zadania i to akurat nie jest ci potrzebne. Czyli musisz wybaczyć Panu Bogu. Nie? Dobra. Jak? Tylko tyle, Panie Boże, wybacz mi ten żal, który miałem do ciebie, zgadzam się na siebie, na swój wygląd, charakter, rodziców, wszystko przyjmuję. Amen. Poszło. Załatwione. Czasami obrażamy się na Pana Boga, że nam kogoś zabrał. Na przykład mamę, tatę, babcię, dziadka. Ludzie się obrażają na Pana Boga. I przestają się spowiadać. Pan Bóg jest Panem życia i śmierci. Co trzeba zrobić? Panie Boże, oddaję Ci ich i dziękuję Ci, że mi ich dałeś. I jest dobrze. Jeżeli Ty nie pogodziłeś się z Panem Bogiem, że zabrał Ci żonę, którą bardzo kochałeś i masz żal cały czas w sercu, to ty się męczysz i ona się męczy. A kiedy powiesz, dobrze Panie, dzięki Ci za to, oddaję Ci ją. Koniec. Odchodzi wszystko. To jest bardzo ważne. Dalej. Wszystkim ludziom wszystkie krzywdy, które mi zrobili.
wszystkim trzeba wybaczyć i samemu sobie. Są rzeczy czasami, których sobie nigdy nie wybaczyliśmy. Co to może być? Na przykład jechałeś po pijanemu, potrąciłeś gościa i uciekłeś z miejsca wypadku. Nikt się o tym nie dowiedział. I mówisz, gdybym ja mógł cofnąć czas, ale nie mogę. Albo na przykład aborcja, jedna, druga, trzecia. Pan Bóg mi wybaczył na spowiedzi, ale co? Ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Jeżeli coś takiego jest, to jest błąd. Jak to? Przecież temu dziecku życia nie przywrócę. No ale ono jest w niebie. Ono ci wybaczyło, ty sobie musisz wybaczyć. I teraz to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Jeżeli Bóg coś ci wybaczył w konfesjonale, na spowiedzi, dobrej spowiedzi, a ty sobie nie wybaczyłeś, to znaczy, że stawiasz się powyżej Boga. Jesteś ważniejszy niż Pan Bóg, nie? To jest, kochani, duch pychy. To jest pycha. Stawiasz się ponad Boga. Bóg mi wybaczył, ja sobie nie wybaczyłem. No właśnie. No właśnie. Więc moi drodzy, jeżeli Bóg ci wybaczył, jakiekolwiek by to były grzechy, nawet jak Hitlera czy Stalina, to ty sobie musisz wybaczyć. I druga rzecz. Kiedy Pan Bóg wybacza grzechy, to On je kasuje z twojego życia. Po prostu ich nie ma. Nie ma nawet na sądzie. Nie powie, no bo one nie istnieją. I my, księża, to wiemy z doświadczenia. Wasz ksiądz Michał i ja modlimy się, wiecie, czasami o uwolnienie. I czasami zdarzają się osoby opętane tak naprawdę. To jest przerażająca rzecz. I dlatego jak my, księża, chcemy się modlić nad takimi osobami, to musimy iść do spowiedzi. Bo te grzechy, które mamy, ten zły duch nam powie wszystko. Dokładnie. Nasze grzechy powie te, które po prostu są niewyspowiadane jeszcze. A w momencie, kiedy my je wyznamy na spowiedzi, zły duch ich nie widzi. Bo ich nie ma. Na tym to, moi drodzy, polega. I teraz tak, to już wiemy, komu mamy wybaczyć. I teraz jak to zrobić? No właśnie. I teraz będziemy mieli, kochani, pierwsze zadanie na dzisiaj. I to już zależy od ciebie, jeżeli chcesz doświadczyć mocy tych rekolekcji, bo skoro tu jesteś, skoro to jest czas szczególny, czas łaski, to musisz to zrobić dzisiaj, bo jutro będzie inne zadanie. Znajdź sobie czas wieczorem. Kiedy będziesz sam, godzina, dwie, zamknij się, nie ma nikogo. Wyłącz telefon, wszelkie możliwe ekrany, najlepiej zamknij się w pokoju albo sobie gdzieś pójdź w miejsce totalnego odosobnienia. Weź sobie kartkę i długopis. Weź sobie krzyżyk, ten od bierzmowania albo ten, co ksiądz przychodzi po kolędzie. Pomodlisz się do Ducha Świętego. I powiesz, Panie, przypomnij mi te wszystkie osoby, które mi zrobiły coś złego. Te wszystkie osoby, które mnie zraniły. Począwszy odkąd pamiętasz, od przedszkola, że tam koleżanka ci, czy kolega łopatką ci w piaskownicy przyłożył. To, co wszystko ci Duch Święty przypomni, wypisz imiona tych osób. Jeżeli nie pamiętasz imienia, to nazwiska, albo ogólnie, jak nawet nie wiesz, jak się nazywa, czy coś. I wypisz wszystko. Mąż, żona, dzieci, ten. Ksiądz, polityk jakiś tam, nawet sędzia może, który źle tam coś w sporcie osądził, czy w sądzie, czy coś. I jak już wypełni się wszystko, już nic ci do głowy nie będzie przychodzić, to wtedy patrząc na Jezusa, powiesz tak, Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojej mamie, że mnie na przykład nie była zawsze, nie spełniała moich oczekiwań, że nie wypełniała dobrze obowiązków, że może mnie zbiła za mocno czy coś. Panie, daruj jej błogosław i obdarz pokojem. Bardzo ważne, w Twoje imię, Panie Jezu, czyli masz wybaczyć w imię Jezusa.
Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojemu tacie to, że nadużywał alkoholu i nie miał dla nas czasu. Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojej koleżance, która mnie obsmarowała, obgadała i w ogóle i zepsuła moje dobre imię. Panie, daruj jej błogosław i obdarz jej pokojem. I to ludziom żywym i zmarłym. Jeżeli ktoś nie żyje, to wtedy mówisz, Panie imię, wybaczam. Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam tej osobie to i to. Panie, daruj jej i daj jej życie wieczne. I w tym momencie, kiedy to zrobisz, to te dusze już mogą iść do nieba. Być może one na to czekają. I być może zresztą zobaczysz, co się będzie działo. I powiem wam, moi drodzy, że to będzie bardzo trudne zadanie. Po pierwsze, są takie rzeczy, do których my nie chcemy wracać. No ale na przykład jak się rak w człowieku rozrośnie, to co to lekarz powie, nie chce tam patrzeć, bo to jest wstrętne. Natychmiast otwieramy i wycinamy to, co jest chore, nie? To jest, będzie trudna operacja, bo pewne rzeczy mogą wrócić. Po pierwsze, a po drugie, złe duchy, demony, które istnieją, naprawdę istnieją, będą robić wszystko, żeby do tego nie doszło, bo nagle pojawi się propozycja wyjazdu, bo nagle będzie mi się chciało spać. To znaczy, trzeba kawę dobrą zrobić, bo nagle dziesiątki telefonów, bo już tam ktoś musi ze mną porozmawiać. Będziecie widzieć wielką i potężną walkę, żebyś tego nie zrobił. Bo to otworzy cię na Bożą łaskę. I wybaczysz, tak jak mówię, wszystkim ludziom, potem sobie samemu, to, co sobie nigdy nie wybaczyłeś i Panu Bogu, czyli zgodzisz się na siebie takim, jakim jesteś i tak dalej. I potem, jak już wszystko się zamknie, powiesz, wybaczam na koniec tym, których nie pamiętam, a zrobili mi krzywdę, też Panie Boże, daruj im błogosław i obdarz ich pokojem. To już musi być, to już możecie dowolnie się modlić, to nie musi być tak, jak ja teraz powiedziałem, ale najważniejsze, że w imię Jezusa wybaczam, to musi paść. I to ma być aktem woli, decyzja Twojej woli. Nie ma znaczenia uczucia, co czujesz, to nie ma najmniejszego znaczenia. Tylko decyzja woli wybaczenia. I moi drodzy, co się może stać? Możesz od razu doznać uzdrowienia. Być może 30 lat modlisz się o uzdrowienie. Być może depresję masz długą, mocną i silną. Pan Jezus tylko na to czeka. Bo taka kobieta, kiedy ksiądz Baszabura był w Gdańsku, gdzieś tam na Pomorzu, to chyba nie wiem, że Gdańsk tam, gdzieś te strony, i mówi tak, że była na takim spotkaniu już po raz kolejny, no i kiedy tam ksiądz mówił, żeby wybaczyć, no to tam niby coś tam gdzieś tam wydawało się, że wybaczyła. I potem wracała chyba w autobusie, nie wiem, czy w tramwaju z tego spotkania i wtedy przyszło do niej, zaraz, przecież ja cały czas mam żal do tych osób. I wtedy w tym autobusie powiedziała, no dobra, Panie Boże, no już koniec. Już radykalnie wybaczam tej osobie to i to, tej. I mówi tak, ona miała chory kręgosłup, miała taki pas, chodziła o kulach, nie mogła, ledwie chodziła po prostu. I w pewnym momencie mówiła, takie ciepło przeszło przez nią, tak jakby od głowy do przez kręgosłup i nagle ból zniknął. Ona odłożyła kulę i nagle stoi. Potem wróciła do domu, ściągła pas, bo są takie pasy na kręgosłup. Mówi, wszystko jest w porządku. To wybaczenie, ten gniew i żal trzymany w sercu, który po prostu no, ona miała w sobie. I ona, kiedy to wybaczyła, kiedy dokonała tego wybaczenia, to spowodowało, że Pan Jezus już mógł ją uzdrowić. Pamiętajmy, nikt tego za ciebie nie zrobi. Ty musisz wybaczyć wszystkim ludziom, sobie i Panu Bogu. Panu Bogu wybaczasz, to powiedziałem, jeszcze raz mówię, to nie jest wyrażenie poprawne, ja to mówię specjalnie, czyli inaczej, powiem teraz to poprawnie. Musisz wyrzec się żalu do Pana Boga, który miałeś w sercu i zaakceptować siebie, swój wygląd, charakter, historię życia i wszystko, co cię w życiu spotkało z Jego woli. Tyle. To jest, kochani, pierwsze.
pierwsze zadanie, które mamy i bardzo proszę, zawalczcie o to. I tak jak mówię, to będzie walka, bo tu jest walka o twoją duszę. To jest, moi drodzy, niesamowite. Zresztą spróbuj, przekonasz się. Ja to wiem. I tyle, moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Niech Pan Bóg was tym wszystkim prowadzi. Życzę dużo siły i wytrwałości w tych rekolekcjach. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Przyjdzie w chwale żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wszechmogącemu Bogu przedstawmy nasze wspólne prośby. Módlmy się za Ojca Świętego Biskupów, kapłanów, aby odważnie prowadzili lud drogami zbawienia. Ciebie prosimy. O ratunek dla naszej Ojczyzny. Ciebie prosimy. O jak najlepsze owoce tych rekolekcji i o ochronę, aby każdy, kto je rozpocznie, dokończył i doświadczył mocy Bożej. Ciebie prosimy. O radość życia wiecznego dla osób, w których intencji sprawujemy obecną mszę świętą. Ciebie prosimy. Zbawij nas, Panie. I o spełnienie się serc i pragnienia serca Jezusa i Maryi wobec każdego z nas. Ciebie prosimy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że nas wysłuchałeś. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem oklękam. Bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem oklękam. Bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Do krzyża zwracam stał się na krzyż przybijam, błogosławiony jest Boże, myśli, jaki przez to wystawił. Bo z krzyża płyną promienie zbawienia.
Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Niech Pani zmieni i oczyści mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę. Na pożytek nasz. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przez tę ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdy chrześcijańskiej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Duchem Twoim. W górę serca. Nosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serce od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście wspominamy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia,
i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świat, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świat, zmiłuj się nad nami. Nie ściągnie na mnie wrogów to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa, niech mnie strzeże na życie wieczne. Witam Cię, witam, przynaj się trzeciało, poryś na krzyżu, samotnie wisiało, za nasze winy, Synu jedyny.
O krwi najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia, z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany. Tyś Jezusowy, kielicho zamknięto, abyś nas wszystkich życiem napawował, abyś dla świata krwi boska prześwięta, miłosierdzie Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmujemy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszenia parafialne. Piąta niedziela Wielkiego Postu. Dzisiaj na każdej mszy świętej nauka rekolekcyjna i kazanie na gorzkich żalach, które w każdą niedzielę Wielkiego Postu będą o godzinie 15. Program rekolekcji znajduje się w biuletynie z ubiegłej niedzieli i na stronie internetowej parafii. Zapraszamy na plenerową drogę krzyżową na Dziekance, dzisiaj o godzinie 17.30, rozpoczęcie przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach. Kolejne drogi krzyżowe w piątek o godzinie 18.00 i za tydzień w Niedzielę Palmową po mszy świętej o godzinie 11.00. W poniedziałek wspomnienie świętego Cyryla Jerozolimskiego, biskupa doktora Kościoła. We wtorek uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, prześwięte w naszym kościele o 7 i 18. W piątek adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od godziny 17 do 18. Serdecznie zapraszamy na misterium pasyjne pod tytułem Idźcie i głoście w reżyserii Pani Doroty Ruśkowskiej, założycielki i aktorki Myślenickiego Teatru w Stodole z udziałem młodzieży i dorosłych z naszej parafii. Przedstawienia będą się odbywały tutaj w kościele parafialnym w dniach od piątku do niedzieli, to jest 22, 23 i 24 marca o godzinie 19. W sobotę 23 marca odwiedziny chorych rejon księdza Grzegorza, czyli mój, od godziny 9:00. Rejon księdza Michała od godziny 12:30. Trzeba uprzedzić chorych, że odwiedziny będą po południu. Prosimy zgłaszać chorych, którzy chcieliby przyjąć Pana Jezusa i skorzystać z sakramentów świętych przed świętami wielkanocnymi. Nie trzeba zgłaszać odwiedzonych co miesiąc. Poświęcenie palm w przyszłą niedzielę na każdej mszy świętej, a uroczyste o godzinie 11:00 na placu kościelnym, jeśli pogoda na to pozwoli. Modlitwa róż różańcowych w intencji rekolekcji parafialnych. Trwają zapisy na drogę krzyżową w Kalwarii.
wyjazd o 5.30, Wielki Piątek, 29 marca. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Winiarach, podobnie jak dzisiaj rodzice z Nowej Wsi, organizuje za tydzień, w niedzielę 24 marca, kiermasz ciast. Zebrane środki będą przeznaczone na potrzeby szkoły w Winiarach. Składka podczas mszy świętych na zakończenie rekolekcji w środę przeznaczona będzie na cele związane z organizacją rekolekcji i też pokrycie kosztów ogrzewania. Bóg zapłać za wszystkie ofiary na parafii i sanktuarium, parafianom, gościom, sanizantom, sanizantkom. Życzymy na nadchodzący tydzień błogosławieństwa Bożego, światła Ducha Świętego na czas rekolekcji oraz opieki Matki Bożej Dziekanowskiej i świętego Józefa. A teraz na czas tych rekolekcji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech tam na wzgórzu wśród skał stary krzyż ognisty, symbol hańby, cierpienia i mąk. Lecz ja kocham ten krzyż, gdzie mój Zbawca i Mistrz swym oprawcą oddał się. Ofiarą pociągą mnie wzywa.